Oj drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnym gameplayu z Battlefielda 4. Jest to beta, jeszcze zamknięta jak się okazuje, bo otwarta będzie dopiero 4, także wszyscy będą mogli zagrać sobie w tą grę i ściągnąć. Słuchajcie, będę teraz grał na tej samej mapie, natomiast w innym trybie, znaczy nie ma innej mapy, jest tylko jedna mapa w becie. Natomiast w innym trybie, Conquest Large, i naprawdę powiem wam, że fajnie się gra i całkowicie inny jest tryb rozgrywki. Powiem wam, że gra mi się nawet spodobała. I zupełnie mówię, zupełnie inaczej. No facet, daj mi tu, nie mogę wsiąść, bo już jesteś pełen, tak? Zupełnie inaczej to wszystko wygląda, mam inny pogląd na tą grę i czekam na pełną wersję, bo naprawdę może być ciekawie. Grafika, no słuchajcie, może dupy, jak powiedziałem, nie urywa. Być może ta gra to odgrzewany kotlet, zgadza się. Natomiast słuchajcie, będziemy mieli nowe mapy, będzie coś nowego, będzie tryb komandera, na który czekam, który w becie jest akurat niedostępny. Także sądzę, że może być ciekawie. Możecie z tym się oczywiście nie zgodzić, ale każdy ma prawo do swojego zdania, prawda? Ten karabin trochę tak kwadratowo, zobaczcie, wygląda. Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Pewnie tak, no bo dlaczego by nie. Jest parę rzeczy, które mi się nie podoba, ale są na przykład nowe rzeczy, które akurat mi pasują. Na przykład możecie, jak macie pistolet w ręku, płynąc, strzelać. O czym się przekonałem całkiem przypadkowo, jak gościu mnie z wody załatwił. Byłem w wielkim szoku. Także jest parę innych rzeczy, które są na plus. Mówię, czekam na komandera, ponieważ to jest tak naprawdę opcja, którą bardzo miło wspominam z Battlefielda 2 jeszcze. Jeszcze jedna była rzecz tutaj, o, na przykład, że snajper, czyli rekon tak zwany. Snajper tutaj, słuchajcie, o ty szmato. Co ja tutaj mam? Granatnik. Ma C4, także tutaj C4 ma rekon, a nie, słuchajcie, wsparcie. Też warto to dodać. Oczywiście parę rzeczy jeszcze wyjdzie w praniu, o których ja nie wiem, których wam pewnie dzisiaj tutaj nie powiem. Granatnik tutaj u medyka to jest tak samo, jak było w poprzedniej, znaczy jak było w Battlefield 3. Można tutaj, widzę, latarnie przewracać, drzewa łamać, tak dalej, także jest parę opcji takich dodatkowych. Mówię, wszystko zależy od tego, jakie będą kolejne mapy. Ta mapa z tym trybem jest naprawdę, bardzo mi się podoba. Tak. Także fuck. Dobra, spierdzielamy, że tak powiem, bo tutaj nic z tego dobrego nie wyjdzie. Dobra, dobra, dobra. To już nasi. To też. To możemy tutaj sobie odbić dalej. Nie wiem, czy nie dostanę w łeb, no ale zobaczymy. Trzeba uważać, bo czasami naprawdę, kurczę, nie spodziewacie się nikogo, a to nagle bum, ktoś wam w plecy ładuje kosę. Tak. Ja. Tutaj trzeba uważać na tej mapie. Ja grałem wcześniej, już powiem wam szczerze, z tym, że nie nagrało mi się coś. Coś było popieprzone. Last man in squad. I powiem wam tak. Zgubiłem wątek, cholera, coś jakoś gubię się w ogóle dzisiaj. I powiem wam, że... O, pojedziemy sobie windą. Czekajcie, muszę złapać wątek, o czym mówiłem. A, już wiem, o czym mówiłem, że trzeba uważać na dachy, bo właśnie windami sobie snajperzy wjeżdżają na dach i robią z nami, co chcą. O właśnie, teraz widzicie, helikopter tutaj sobie leciał, ja wysiadałem z windy i nagle mnie rozpiętegował. Ale snajperzy siedzą na dachach i naprawdę trzeba uważać, bo to może być strasznie wkurzające. Także kamperzy także się tutaj zdarzają. Ja zawsze mówię, jak chcesz kampić, to proszę bardzo, idź sobie graj w koda. Tam jakoś tam mi utkwiło w pamięci, nie wiem, czy mam rację, czy nie, może te nowe kody tak nie jest, że tam właśnie ludzie kampili dość ostro, co strasznie mnie wkurzało, żeby nie bluźnić. No dobra, przejmujemy. Na wszelki wypadek tutaj poczęstuję, co by komuś się nie zachciało mi pociągnąć z RPG-a. Dobra. Mamy to. Tu ktoś był? Gdzie oni tutaj byli? Przepraszam. No i gdzieś tam na dachach, widzicie? Ci byli na dachach, dobra. O kurde, co to było? Nie, to nas strzela. Ty, no facet, tutaj, napieramy. Żusto. Has been neutralized! Objective Alpha! Has been neutralized! No tak. Fajne mają ten...
Akcent, znaczy fajny. No. W końcu to jest Szanghaj, prawda? Kurde, co jest? Oho, telefon, ale ja nie mogę teraz odebrać telefonu. Telefonu, bo ja gram. O, o, wiedziałem. Dobra, słuchajcie, muszę przerwać. A nie, już to się odebrał. Nie wiem, to tej porze dzwoni. Pojęcia nie mam. No i zabili mnie, widzicie, przez telefon. Rozproszył mnie. Rozproszył mnie telefon. Gdzie jest? Gdzie jest? O co chodzi? O, tam było ktoś! Mówisz jak mój syn. Było ktoś. Był ktoś. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie jest źle. Fajnie się jeździ po tym, nie? Po budynku czołgiem. Całkiem w porzo. Bardzo w porzo i ekstrawagancko. Dobra. Jedziemy windą. Nie mamy windy? Dobra. No i teraz, żeby znowu mnie nie załatwili gdzieś, trzeba uważać. Niektóre drzwi się otworzą chyba te. Widzicie, jaki kurna... O! I kolejny! I oni tylko czatują na to, że ktoś wysiądzie z windy, kurna, żeby mu przypieprzyć, kurna. Nie lubię takiego czegoś, kurwa. I to nieraz mi się zdarzyło. Cwaniaczkowanie, kurde. I tyle. Powiem, o. Dalej, spieszy mi się. Nie mam czasu. Aha, tak, tak, tak. Mam ochotę tam wejść na tą górę jeszcze raz, wjechać i kurna spuścić im lanie. Powiem wam szczerze, bo mnie coś takiego denerwuje. Nie wiem, gdzie to było, bo nie znam tej mapy jeszcze na tyle, żebym wiedział, gdzie to było. No chyba tutaj to raczej nic z tego nie wyjdzie. Fuh, dobra, idziemy. No i kto mi tu ładuje czymś? Helikopter! Eyes on enemy helikopter! Powiem wam, że nawet mi się to bardziej podoba jak ten ruski, kurczę, rosyjski. O, tam był nie nasz. O, o. Jak ten rosyjski Battlefield 3. Tak na oślep. Nie udało się. No właśnie. To był głupi pomysł. Ujarniać się z granatnikiem, ale cóż, trzeba spróbować, nie? Zobaczyć, jaki damage możemy zrobić przeciwnikowi. A co? A czemu nie? Idiot. To znowu tam był idiot. Dobra. Co tu się robi? Tu się biegnie przed siebie. Się biegnie przed siebie, ogień nam chyba nie robi krzywdy, co też dziwna sprawa. Trzeba, o, uważać. Nawet go zabiłem. Nawet mi się udało. Dobra, tutaj sobie przejdziemy. Nie ma żadnych. I Amerykańców? Chyba nie. To napieramy. Napieramy, napieramy. Ulalalala, do czołgu, do czołgu, do czołgu. No czemuś mi uciekasz, no? Facet. Aha, no to i tak nie mogę do niego dołączyć, że tak powiem. Bo ciekawe, czy po tym drzewie można przebiec do góry. A, słuchajcie. Widzicie? Cholera jasna. No, co? Można! Ha! Ale jaja! No, co z tego? Gałęzie nie ułożyły się tak, jak trzeba. Ale można, słuchajcie. Można, także widzicie, nowa, kolejna rzecz. Można po drzewie biegać. Nawet Battlefield 4.
Także zmieniłem zupełnie zdanie moje po ostatnim gameplayu. To ja, swój. Swoi! Huajnaho! Huajnaho! Co to znaczy? Take match. Take match. Huajnaho. Widzicie, nauczę się jeszcze, kurczę, tutaj kolejnego języka, jak dobrze pójdzie. Czyli gra edukacyjna. Jakby nie patrzył. Spierdzielamy. Dobra, tutaj co my mamy? Gdzieś windy powinny być. Nie, ja lubię windy. Ja lubię windą jeździć. Lubię jeździć windą. Ale tam to będzie ta winda, w tym wielkim budynku, a tam pewnie snajper, trzeba uważać. Bo już się czai. Także zygzaczkiem, panowie. Nie będę grał pewnie do końca, bo zobaczcie, ile mam punktów, po 500 kilka, także nie dam rady tyle nagrać. Czy może nagrać mógłbym, dałbym radę. Aczkolwiek problem polega na tym, że później wrzucić to na YouTube'a z moim łączem, to będzie problem. Także niedługo będę kończył. Chciałem wam tylko pokazać, jak ten tryb wygląda i naprawdę powtarzam się. Ja wiem, że się powtarzam, ale jest fajny. Aż się nie mogę doczekać na innych mapach tutaj. Inaczej innych map. Dobra. Nie na mnie, nie na mnie. Dobra, tutaj. Jedziemy. Nawet w windach, słuchajcie. Dynda. Ding, down, down. Będą na mnie sępi czekały, czy nie? Muszę to sprawdzić. Inaczej bym nie był sobą. O, to swoi. Nie tu do mnie, kurna, głupku. No i zobaczmy sobie teraz widoczek. Zobaczmy, jak wysoko wylecieliśmy, wjechaliśmy. Gościu ma fajną tą. Cool. Dobra, gdzie tu skoczyć? Gdzie skoczymy? Ale fajnie to wygląda, słuchajcie. Dobra, co mi tutaj da skoczyć tu, a co mi da skoczyć tutaj? Tu nasi teraz kampią. Nie no, panowie, kurna, weźcie się do roboty. Słuchajcie, ale czat. Słuchajcie, fajne uczucie. O, na ten daszek sobie skoczymy i teraz po tym daszku sobie skoczymy na inny daszek. Albo gdzieś tam jeszcze indziej. Ups, prawie bym... O kurna, no wiesz co, kurna, głupku jeden, chciałem skoczyć gdzie indziej, no, mi się pobawić. Dobra. Słuchajcie, dobra, jeszcze jedna akcja i uciekam, bo mówię, będę miał później problem z wrzuceniem tego na YouTube'a. O, proszę, jak się odwróciłem na daszku, także o to chodziło. Hajnalazo, za każdym razem mówi co innego, także chyba się języka nie nauczę niestety. A szkoda. Tylko żeby mnie znowu nie załatwił jakimś helikopterem, Franca jedna. Hamować musimy trochę. Bo chcę tutaj się wcelować na ten daszek. Cholera jasna. Dobra. I teraz tak. Gdzie tutaj byśmy mogli polecieć? O, na przykład. Tutaj. Ja bym chciał. Widzieliście? Hama? Zabiłem się? Nie. Już myślałem. Na razie przyczaimy się tutaj. Huajnaho! Jednak huajnaho jest najlepiej. Znaczy najczęściej używane. Huajnaho! Przyczaimy się tu, nie? Czekajcie, wyłączymy laser. Po co mi on? Będzie zdradzał tylko moją pozycję. Zobaczcie, jak przemię ładnie na sam koniec dla was, kurczę, pozycję B. Widzieliście, jaki jest ten debeściak? Coś długo mi to idzie. Ty, huajnaho. Przejąłem. Słuchajcie, przejąłem. Jestem z siebie dumny. O, to bramki mrygają. Myślałem, że mi laserem namierzają. I tym miłym akcentem, słuchajcie, żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za gameplaya. A do następnego razu. Także, słuchajcie, jest dobrze. Niedługo sami będziecie mogli poprowadzić sobie betę Battlefield 4, ponieważ 4 chyba o godzinie 12 będziecie mogli już wszyscy pograć. Także naprawdę fajna gra. Oczywiście mówię do tych, którzy nie mieli okazji tutaj potestować sobie tej wersji, w którą teraz gram. Okej, dobra, trzymajcie się, na razie, hej.